Wszedł do mnie znajomy z potwornie trudnym dla niego problemem. On haruje jak wół. On w pocie czoła zarabia pieniążki, żeby żona była szczęśliwa i żeby miała powody do tego szczęścia. Wraca z pracy, zmordowany jak koń po Wielkiej Pardubickiej, a żona mu strzela focha. To jest straszne, dla niego to jest straszne. On przychodzi i się pyta, pyta się mnie, czemu tak jest, skoro on żyje i pracuje dla niej, to czemu ona strzela mu focha? I kochani, przez pół godziny tłumaczyłem, że ten foch został wymyślony przez naturę w bardzo konkretnym celu. Ten foch jest to taki próbnik w ręku kobiety. Jest taki próbnik, czy ona nadal może zaufać w to, co mówi ten facet, że on ją kocha, że on pragnie być z nią, że on się z nią czuje szczęśliwy. Kobieta potrzebuje ponad wszystko poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego, takiego poczucia, że nadal może budować swoją przyszłość, swój związek na tym facecie, że on nadal kocha. No to, że on powie, że kocha, to niewiele znaczy, ale jak on zniesie jej focha, jak to wytrzyma, to ona ma namacalny dowód, że on kocha, że on, że ta atmosfera dookoła, że on żyje dla niej.